11 linii autobusowych oznaczonych numerycznie od 1 do 11, 10 linii kursujących całodziennie oraz 2 linie wspomagające. W dni robocze 11 linii i cena biletu złoty 50 zł. To nowa rzeczywistość w MPK, która obowiązywać będzie od 1 września. Nowa sieć komunikacyjna oraz zmiany w systemie taryfowym i opłat za przejazdy autobusami MPK stały się tematem dyskusji podczas sesji Rady Miasta. Najaktywniej propozycje zmian krytykowali radni klubu Prawo i Sprawiedliwość. Prezydent, jak i samorządowcy powinni mieć przede wszystkim na celu dobro mieszkańców naszego miasta. Jednak z działań, które były przeprowadzone przy nowych trasach i przy rozkładach jazdy, widać, że nie skorzystano z szerokich konsultacji społecznych. To tylko jeden z zarzutów odnośnie nowego planu transportowego. Radni wskazywali też na nieprawidłowości, jakie ich zdaniem mogły mieć miejsce od strony proceduralnej. Kiedy powiadomiono związki zawodowe o nowym projekcie linii autobusowej i czy to było w odpowiednim terminie, czy była od ich strony odpowiedź? I kolejne pytanie, czy projekt był konsultowany z radami osiedlowymi? Kolejny ważny problem to zdaniem radnych PiS ograniczona ilość kursów. Autobusy MPK nie dojadą wszędzie tam, gdzie jeździły do tej pory. W miesiącu lutym zwracałem uwagę, że zmiany, które Pan proponuje w MPK, będą powodowały to, że niektóre dzielnice będą peryferiami. Radny Duda miał tu na myśli ulicę Armii Krajowej. W nowym planie transportowym nie brak jednak innych ulic, przez które autobusy kursować będą z mniejszą częstotliwością bądź w ogóle. Ulica Jurzecka, Jurzecka Las, Rzeczki. W tamtym rejonie nie można autobusem się nigdzie dostać. Autobusy po prostu tamtędy nie jeżdżą. Ulica Samsonowicza od ulicy Bałtowskiej do ulicy Mostowej. Również nie można się tam dostać. W MPK odpowiadają, że nowy plan transportowy musi zafunkcjonować od 1 września. Proponowany układ połączeń może jednak ulec zmianie. Obecnie nie weźmiemy uwagi mieszkańców przed 1 września 2014 roku, ale po tym terminie jeszcze raz będziemy konsekwentnie przeglądać te uwagi, przyglądać się propozycjom mieszkańców i będziemy się starać w jak najbardziej i jak najszybszy sposób zareagować, żeby im służyć. Dla związkowców te tłumaczenia nie mają sensu. Chcieli, aby ze zmianami wstrzymać się do końca roku. Dziś zarzucają, że nowy plan transportowy rodzi więcej pytań niż odpowiedzi. Proszę mi powiedzieć, jak mieszkaniec miasta z tego, bo to samo nie było inny, mógł się dowiedzieć na 6, na 7, na 8, jak dojedzie, jakim autobusem. Tego nie było, po prostu rozkład jazdy, brak go było. Prezydent Jarosław Wilczyński przekonywał, że zmiany w MPK to jedyna szansa, aby mówić o przyszłości spółki. Tylko wprowadzając zmiany, możliwe jest jej dalsze funkcjonowanie. Praktycznie ekonomia jest nieubłagana i jak nie zaczniemy tego wszystkiego redukować, to już nie ma marginesu żadnego, żeby tą komunikację podźwignąć. I lepiej czasami, że jest kilka kilometrów mniej po mieście, niż jakby jej miało nie być w ogóle. Ja wierzę, że to przyjęcie tego pakietu uchwał pozwoli dotrwać tej spółce do możliwości rozbudowy, czyli zakupu nowego taboru. Zmiany oczywiste są również dla radnego Zbigniewa Moskalewicza, który, jak przekonywał, na co dzień korzysta z komunikacji miejskiej. Musimy to sprawdzić, moim zdaniem, niestety na żywym organizmie. A na jakim mamy sprawdzić? Na martwym? Do martwego możemy doprowadzić. Nowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie internetowej MPK, podobnie jak cały plan transportowy. Do 1 września nowe rozkłady pojawią się również na przystankach.